Without further ado, rozpoczynamy omówienie The Boomsday Project, projekt Hukatomba, bo tak się zdaje nazywa, nowy dodatek po polsku, nie wiem co mam myśleć o tej nazwie, brzmi troszkę bezsensownie, chociaż Project Hecatomb, I see what you did there, ja to rozumiem. Premiera nowego dodatku, kochani, ujrzy swoje światło dzienne 7 sierpnia. Nie wiem, czy na serwerach europejskich będzie dokładnie tak samo jak w Ameryce. Niestety bardzo smutnym zwyczajem jest to, że Stany Zjednoczone, Ameryka Północna, serwery amerykańskie dostają dodatek odrobinę wcześniej niż serwery europejskie. Nie wiem, czy dokładnie tak samo będzie i tym razem. Mam nadzieję, że nie, ale raczej bym nie zawieszał tej poprzeczki zbyt wysoko w oczekiwaniach, że dostaniemy dokładnie w tym samym momencie co Amerykanie. Nowy dodatek składa się ze 135 nowych kart, co jest mniej więcej bardzo podobną sytuacją jak przy okazji poprzednich dodatków. Mianowicie chyba poprzedni dodatek był coś 132, jakiś poprzedni 134, więc tutaj mniej więcej ta ilość kart się nie zmienia. Znowu w przypadku dodatku będziemy mieli do czynienia z dwoma klasowymi legendarkami, więc raczej dodatek do najtańszych pod względem pyłu należeć nie będzie. Na pewno dostaniemy nową legendarkę portretową dla Warriora. Ona została troszkę w ramach sneak peeku ujawniona przez Blizzarda, aczkolwiek nie wiemy, jakie ma statystyki, nie wiemy, co dokładnie robi. Widzieliśmy troszkę arta. Wygląda na to, że będzie to Dr. Boom dla Warriora i skoro to będzie Dr. Boom, to prawdopodobnie będzie kosztował 7 many, bo zdziwiłbym się, gdyby tak nie było, gdyby Blizzard nagle portret, która będzie jakąś nową inkarnacją Doktora Booma, miałby kosztować jakkolwiek inną ilość many niż właśnie 7, jak klasyczny Doktor 7. Pojawia się też z nowym dodatkiem nowy mechanizm, Magnetic, na temat tego, że przy okazji pierwszej karty przy omówieniu, tutaj troszkę się więcej pochylimy, pojawią się projekty i omega projekty. Co to są projekty i omega projekty? Te dwie karty też zobaczymy podczas omówienia. Natomiast projekty w skrócie to są karty, które dają zarówno nam, jak i przeciwnikowi jakieś tam beneficja, korzyści. A kto wie, może będzie projekt, który będzie zarówno bił w nas, jak i przeciwnika. Może też tak być. I omega projekty. Omega projekty to są zwykłe karty z dodatkowym battle cryem. To nie jest tak naprawdę nowy mechanizm. To jest po prostu battle cry tematyczny, który będzie się aktywował w momencie, kiedy będziemy mieć 10 kryształków many i będzie dawał podobno jakieś super OP rzeczy. Jeden przykład już został ujawniony i przy omówieniu kart tam właśnie będzie. Single player Puzzle Lab, jakkolwiek tego nie wymówimy, Puzzle Lab dostępne od 21 sierpnia i to będzie po prostu przygoda PvE solo single playerowa, czyli 2 tygodnie po wyjściu dodatku, po premierze, kiedy już zdążymy się zapoznać ze wszystkimi nowymi kartami. Meta odrobinkę zdąży okrzepnąć, bo oczywiście pierwszy tydzień po wyjściu dodatku deki będą praktycznie z dnia na dzień. Codziennie jest nowy dek, nowy rodzaj talii. Ja tak naprawdę chyba najbardziej lubię ten okres, kiedy ludzie eksperymentują. Znani streamerzy eksperymentują z dekami typu, nie wiem, Kolento, Savish, Tais i ludzie nie nadążają z robieniem danych deków, albo szkoda im inwestować pyłku, bo nie wiedzą, co będzie tak naprawdę dobre i nie grają wszyscy jednym i tym samym dekiem, tylko właśnie są różne deki i to jest bardzo przyjemna sytuacja, bo tak naprawdę nigdy do końca nie wiesz, czego możesz się spodziewać. I z okazji oczywiście premiery, z okazji nowego dodatku Blizzard znowu coś nam daje za 3. Za darmo. Będą to 3 pakiety za zalogowanie się podczas premiery. Więc w okresie, nie wiem, czy to dokładnie musi być w dniu premiery, do tej pory tak nie było, chyba jakiś tam jest drobny okres, że jeśli w momencie, który jest uznawany za premierę dodatku, zalogujecie się do Hearthstone, na prostu dostaniecie 3 pakiety za darmo i dostaniecie jedną darmową klasową legendarkę również za darmo. Są 2 preordery, jeden preorder to jest 50 pakietów randomowa złota legendarka i reverse, on kosztuje 50 euro, aczkolwiek można po prostu kupić przez sklep amerykański, wtedy zapłacicie 50 dolców, a nie 50 euro, dolar stoi niżej niż euro, nie wiem dlaczego Blizzard nadal tego nie zrobił w jakikolwiek sposób, ale widziałem, że po forach różnych, że są większe przekręty, że jeśli kupujecie na przykład w walucie argentyńskiej, to cena jest praktycznie prawie przez pół podzielona, co jest absolutnie dla mnie, z mojego punktu widzenia, niedopuszczalne, że Blizzard sobie w zależności od tego, jak sobie uzna, o, ci mają dobrze, ci są w miarę bogaci, to tych skasujemy więcej, tamci są troszkę biedniejsi, tych skasujemy mniej. No, dziwnie to wygląda, dziwnie, mocno dziwnie, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy tak się dzieje. Drugi preorder natomiast kosztuje
79,99 euro, dolarów łamane przez, w zależności gdzie będziecie kupować, polecam oczywiście kupować poprzez amerykański w takim razie system. I dostajemy to samo co powyżej, czyli 50 pakietów randomową złotą legendarkę Reverse, ale dodatkowo 30 pakietów, czyli łączna ilość to 80 pakietów. I dostajemy portret Warlocka Mecha Jaraxus, który można już teraz używać wewnątrz gry. Już jednego Mecha Jaraxusa od powrotu z wakacji spotkałem. Więc takie są główne założenia nadchodzącego dodatku. Najważniejsza tak naprawdę jest data, 7 sierpnia, wtedy się to wszystko wydarzy. Wobec czego możemy przejść już do właściwego omówienia, do Wargeara. Wargear z nowym właśnie mechanizmem Magnetic. Nie wiem, jak to będzie na polski przetłumaczone. Magnetyzm. Magnetyzacja. Ciężko jest mi powiedzieć. Magnetyczny. 5 many, 5-5. Jest to mech. Będziemy mówić mech, nie będziemy mówić mech, żeby nie być zbytnio pretensjonalnym, więc będziemy sobie po prostu pongliszować. I jest, owszem, to nowe słowo klucz. To nowe słowo klucz jest niczym innym, jak po prostu dołączeniem mecha do innego mecha, który też jest magnetyczny, magnetic. Jak to robimy? Tak jak na przykład prawdziwy magnes ma dwa bieguny, prawda? Magnesy mają dwa bieguny. Fizyka z Big Sente, uczymy się, Big Smart, takie rzeczy. Nie inaczej będzie w Hearthstone, jeśli postawimy tego stronnika po prawej stronie, drugiego stronnika, który też jest magnetic, który jest mechem, no to one się nie połączą. Ale jeśli postawimy go po lewej stronie, no to wtedy one złączą się w jedne. Wszystkie korzyści, beneficja płynące z jednej i z drugiej karty zostaną połączone w jedną, w tą, która jest już na stole. Także jeśli będziemy mieć na przykład w pierwszej, w drugiej turze wystawionego jednego mecha, w trzeciej turze dorzucimy jakiegoś kolejnego mecha z magnetikiem, postawimy, to ten mech już będzie mógł zaatakować z dodatkowymi buffami. Co jest ekstra, co jest spoko pomysłem. Jest to nowy mechanizm, tego do tej pory nie było. Pozycjonowanie... Powiedzmy, że to jeszcze nie jest jakiś super zaawansowany sposób na pozycjonowanie jednostek, ale już trzeba troszkę bardziej kombinować, bo może u szamana na przykład totem tym razem po tej stronie postawimy, flametongue totem i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o klasy z mechami, które podobno dostają swoje... Znaczy nie podobno, bo już w sumie widzieliśmy w każdej z tych trzech klas po jednym mechu. Klasy, które dostaną mechy klasowe dodatkowo, poza tymi oczywiście... uniwersalnymi, neutralnymi. To jest to Paladin, jest to Hunter, jest to Warrior. Wstępnie ciężko jest określić, ale pewnie Hunter będzie miał szybkie, szybsze deki, ewentualnie midrange'owe. Paladin coś pomiędzy midrange a control, a Warrior prawdopodobnie troszkę wolniejsze te mechy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast generalnie szczep mechów powraca. Jeśli chodzi o tryb standard, może to nie będą jakieś super dominujące deki, zobaczymy jak mocny będzie ten mechanizm magnetyczny. Zapyta, jak na pierwszy rzut oka się wydaje, czy to będzie mocny, mocny mechanizm. No, to będzie, jeśli mech deki dostaną naprawdę bardzo dużo synergii, dostaną bardzo dobre jednostki, to tak, to ten mechanizm oczywiście będziesz wykorzystywał. I wydaje mi się, że jakieś jedne, dwie klasy, tak jak w przypadku jakichś rekrutów i tym podobnych rzeczy, tak jak to przy każdym dodatku mówiliśmy, że któreś klasy z tego skorzystają w większym stopniu, któreś klasy skorzystają z tego w mniejszym stopniu i tu naprawdę nie należy się też kierować, bo czasami klasy, które, okej, okay, czyli te trzy klasy dostają klasowe karty, które są mechami, czyli Warrior, czyli Hunter, czyli Paladin, to nie oznacza, że tylko i wyłącznie te klasy będą grać mechy. Bo często może być tak, że jakiejś klasie po prostu brakowało mechów, na przykład jakiegoś Izu albo coś w tym stylu, które dodatkowe będą synergie i wcale nie potrzebujesz do tego klasowych kart z mechami, żeby te talie były po prostu dobre. Natomiast na Wildzie portale gotowe, tak moi drodzy, portale są gotowe, wyłączę na chwilę tę planszę, generalnie ją wyłączę. I oczywiście jak przypomniemy sobie różne dziwne deki, mechy, przepraszam, jak na przykład Mech Warper, który wydaje się, że jeśli mech deki na Wildzie będą rzeczą, no to mech Warper jest po prostu wypisz, wymaluj, od razu stworzony do takich deków. Dlaczego miałbyś nie używać takiej karty? No pewnie będziesz używać. Więc Wargear, już przechodząc do samego omówienia karty, jest o tyle interesujący, że jest to 5-5 za 5, czyli możemy mieć po prostu gołą jednostkę 5-5 za 5, co nie jest niczym super, ale może być to też taki lepszy Blessing of Kings na kijku.
będziemy mogli zbufować jakąś jednostkę na stole plus 5, plus 5. A biorąc pod uwagę, że w Hearthstone takie karty jak na przykład Bomber, który kosztował wcześniej jeden mniej i był prawdziwą plagą na ladderze, święciły triumfy. W tym momencie taka karta jak Fungalmancer, plus 2, po dwie strony, łącznie plus 4, plus 4, to są naprawdę grywalne karty. Naprawdę bym się... Naprawdę bym nie uważał karty Wargear jako karty słabej. Wydaje mi się, że takie rzeczy, takie mechanizmy w Hearthstone zazwyczaj się sprawdzają, więc jeśli mech deck jakiś będzie absolutnym topowym deckiem i ludzie będą nim grać, to Wargear jest naprawdę fajnym dodatkiem, który na pewno będziesz brał pod uwagę. Bo plus 5, plus 5 jest co więcej nawet lepsze od Blessing of Kings, bo jeśli stołu umieć nie będziesz, to zawsze możesz od biedy rzucić tego 5-5 za 5 mecha i pod tego mecha później podczepiać kolejne magnetiki. Natomiast w przypadku Blessing of Kings tej przyjemności nie masz. Jeśli nie masz stołu, to Blessing of Kings jest na twojej ręce martwą kartą, więc Wargear wydaje się być naprawdę spoko rzeczą. Tak jak mówię, on będzie tylko i wyłącznie wtedy mocny, jeśli mocny będzie jakiś mech deck. Ale na pierwszy rzut oka wydaje się być naprawdę w porządku. Drugą kartą jest właśnie mech klasowy Warriora za 7 many, 3-8, oczywiście funkcja Magnetic. Nie może być targetowalny przez spele lub hero powery. Czyli coś mniej więcej jak Arcane Nullifier, czy dajmy na to Sogot, prawda? Coś w tym stylu. Niestety problem tego mecha jest to, że jest obrzydliwie drogi. 7 many płacisz za mecha, który... Okej, jeśli stawisz go na stół, to jest kompletny szajs. Jeśli go podczepisz pod jakąś jednostkę, na przykład pod jakiegoś taunta i w pewnym momencie taunt dostanie dodatkowy boost do hapsów i do ataku. Może być i dodatkowo nie jest ani targetowalny przez spele, ani przez hero powery. To może być dla określonych deków prawdziwym zabójstwem. Natomiast ta karta jest bardzo droga, wymaga od ciebie stołu i dodatkowo jest bardzo droga. No i poza tym takie rzeczy jak Silence w grze istnieją i ciężko jest mi oczekiwać. No jakoś ten z tych wszystkich mechów, które widziałem do tej pory, ten przemawia do mnie jakoś najmniej. Wiadomo, że ciężko jest sobie poradzić z jednostką, która jest nietargetowalna. Natomiast jest po prostu w moim odczuciu troszkę za drogi. I z tych wszystkich właśnie nowych kart, do tych synergii z mechami, ta zrobiła na mnie najmniejsze wrażenie. Tu natomiast, no oczywiście, miejmy to za sobą, to na pierwszy rzut oka każdy rzucił, wow, Power Creep Amgam Ragera, Upgradable Framebot z bardzo obstrukcyjnym artem. Na różnych forach internetowych były różne śmieszki, heheszki, co się dzieje w momencie, kiedy zbyt długo nie masz dziewczyny i tak dalej, więc może to generalnie spuśćmy na to zasłonę. No, okej, dobra, może nie spuśćmy, zasłońmy, rzućmy zasłonę milczenia na to wszystko. Natomiast sam w sobie jest to po prostu gołe ciało, 2 many, 1-5, bardzo dużo hapsów, więc w early game ciężko jest sobie poradzić z taką jednostką. Natomiast jest to mech i jest to po prostu ciało pod to, żeby te wszystkie inne mechy z magnetikiem podłączać. Dodatkowo 2 many 1-5 w jakichś dekach, które są snowballujące, w jakichś zoo dekach, w jakichś token dekach i tym podobne rzeczy, to jest naprawdę całkiem solidne cielsko, które będzie można buffować w jakiś różny sposób, nie tylko poprzez magnetic, poprzez różne inne karty. A więc ta karta, wydaje się, wypisz wymaluj, stworzona do jakiegoś szybkiego snowballującego deku lub też do mechów. Też znowu, wydaje mi się, że karta jak najbardziej będzie grywalna, tak długo jeśli tylko mech deki będą grywalne. Po prostu dobre, tanie ciało do używania synergii z innymi mechami. Nice! Naprawdę spoko. Tu jest karta, która jest cholernie zaskakująca. 5 many, legend... O, zapomniałem powiedzieć, kochani. Tak, wchodzą legendarne spele. Po tak długim okresie oczekiwania i wielu pytaniach, czy będą legendarne spele, czy nie będzie legendarnych speli, są, moi drodzy. Legendarny spel dla Rogala, moi drodzy. Myra's Unstable Element. Dobieramy resztę deku. Po prostu. I dużo osób powiedziało, że to jest szajs. Że to jest karta kompletnie niegrywalna. Ale zwyczaj te same osoby się bardzo często w tych aspektach omówienionych mylą i później bez zająknięcia grają tę kartę, bo ktoś inny ją zagrał i później jest dobra karta. Według mnie ta karta jest bardzo dobra. Bardzo dobra. W jakich dekach jest bardzo dobra? W jakichś szybkich dekach, w jakimś szybkim rogalu, bardzo agresywnym, w którym po prostu potrzebujesz w pewnym momencie potraktować Myra's Unstable Element jako
coś w stylu Divine Favor, po prostu jako karta. O, przepraszam. O. Jako karta, która bez której w innym przypadku nie mielibyśmy szans wygrać już tej gry. Dodatkowy dociąg kart. Możemy oczywiście sprepować tę kartę, to jest spell, więc preparation jak najbardziej na to działa. Po prostu dociągnąć kartę. Jest synergia pomiędzy tą kartą a Faldor Ace Rider. Aha, tutaj jest apostrof. Pomiędzy tą kartą a tą kartą. Tutaj warto tylko zaznaczyć, że te karty, które dociągamy na rękę, oczywiście mogą nasze pajączki wskoczyć na stół, ale te karty, które później spalimy z tego nadmiaru, to nie, to tamte pajączki nie wskoczą na stół, żeby była jasność. Czy ktoś może na przykład się zapytać, co jeśli mamy 15 kart do końca, mamy tylko ten kryształ na ręce, dociągamy 10 kart za 5 many, co jest po prostu rozsadzające głowę. I tak jak mówię, w przypadku szybkiego deku, który będzie potrzebował łakną szybkiego dociągu kart, wydaje się być całkiem możliwy, czy w Kingsbane Rogalu też wydaje mi się być bardzo możliwe. Dla mnie ta karta jest po prostu dobra. No ale wróćmy do tego, co mówiłem. Co jeśli się wydarzy, że 10 kart dociągniemy, a 5 kart spalimy? No to jeśli w tych 10 pierwszych drołach będą pajączki, będą ziemniaczki, jakkolwiek ich nie nazwiecie, no to one oczywiście się pojawią na stole. Natomiast te karty, które zostały przepalone, kochani, to tamte ziemniaki niestety też zostaną przepalone. No taki los zgotował człowiek człowiekowi, człowiek pająkowi. Więc tutaj też jak najbardziej pozytywna synergia, można prepa zrobić, jakiegoś później zagrać ten kryształ, dociągnąć kolejnego prepa, Fedwina, no cudeńka, moi drodzy. Według mnie ta karta jest po prostu bardzo mocna. Zdziwiłbym się, gdyby nie powstał jakiś deck, który by się opierał między innymi o tę kartę. Nice. Po prostu jako taka deska ostatniego ratunku. Karta, która pozwoli ci wygrać niektóre gry, które w żaden inny sposób byś nie wygrał. Nice. I like it. Jestem ciekaw, czy ona jest zbalansowana. Jestem ciekaw, czy Blizzard na pewno zrobił dużo testów z tą kartą, żeby wypuścić coś takiego. I drugie zastrzeżenie mam przy karcie druida, ale do tego dopiero za chwilę przejdziemy. Natomiast następny minion... No i co, kochani? Mocny czy niemocny? 3 many, 3-3. Legendarka szamana. Elektra Storm Surge. Battlecry. Your next spell this turn cast twice. To się wydaje być cholernie OP. Cholernie OP. Jak sobie pomyślisz w jakichś agresywnych dekach, że możesz odpalić Lava Bursta podwójnie, że możesz odpalić w jakichś agresywnych dekach Zadlasta podwójnie, ale... z agresywnymi dekami. Pomyślmy, co się teraz gra na przykład na ladderze. No jeszcze na przykład Shadowwalk Shaman, no, prawda? Możesz sobie zrobić Healing Raina, przepraszam, nie Healing Wave'a, Healing Raina podwójnie za 24 hapsy. Możesz Lightning Stormem czyścić podwójnie dzięki temu. Volcano, jeśli nawet taka sytuacja, też możesz się odpalić podwójnie na dodatkowego. Nie widzę powodu, dlaczego miałbyś nie grać tej karty. Oczywiście, no parzysty szaman nie zagra jej, bo ta karta jest o nieparzystym koszcie. Więc jasna sprawa, parzysty szaman tej karty nie zagra, bo nie może. Ale w przeciwnym wypadku prawdopodobnie też by ją zagrał. Ta karta jest super dobra. Jest mega mocna legendarka i w moim odczuciu tak na pierwszy rzut oka to jest jedna z mocniejszych legendarek. Generalnie kart, które wyszły do tej pory w ogóle w historii Hearthstone. Może mocne słowa, może za mocne, ale wydaje się, że ten Battlecry jest po prostu kosmicznie dobry. A później skończy się tak, że nikt nie gra tej karty. Nie. Nie wierzę w takie sytuacje. 10 out of 10, baby. Według mnie jest to po prostu bardzo mocny, legendarny stronnik. Bardzo mocny. Stargazer Luna, 3 many, 2-4. Tu jest legendarka dla maga, kochani. After you play the rightmost card in your hand, draw a card. Tu znowu są bardzo mieszane opinia społeczności. Ja się przychylam do stwierdzenia, że ta karta jest bardzo niedoceniana. I ona będzie grać w jakichś tempomagach. Generalnie karty w historii Hearthstone, karty, które jak coś zrobiłeś, dobierały ci karty, na przykład, nie wiem, Gadgets and Auctioneer. To są karty, których nie można nie doceniać. To są karty, które naprawdę się przydają. Ktoś może powiedzieć, ale w tempomagu masz Arcane Intellect. Zatrzymane i w sumie po co ci grać Stargazer Luna, jak możesz zagrać z Arcane Intellecta? No dlatego, że ta karta, nie dość, że ma potencjał do dobierania karta, to ma jeszcze 2-4 statystyki. Nie najlepsze, nie najgorsze, ale łączna ilość statystyk to jest 6 i w trzeciej turze 4 punkty HP. Wcale nie jest takie proste. Przeciwnik musi się automatycznie tym zająć, bo już nawet jeśli dobierzesz z tej karty jedną kartę, to jest value dla tej karty. Naprawdę spoko.
I wydaje mi się, że jakiś tempo mage autentycznie zrobi z niej użytek. Wydaje mi się, że to jest dobra legendarka. Znowu, że nie jest aż tak mocna jak ta legendarka. Ta legendarka jest zdecydowanie mocna. Wyobraźcie sobie sytuację, że ta legendarka trafia na przykład do maga. Podwójna pyrka. Ale Elektra Storm Surge plus Lava Burst to już jest pyrka przecież dla... Nie no, absolutnie bastet, moi drodzy. Tamta, ta jest po prostu dobra w moim odczuciu i w jakichś dekach znajdzie swoje miejsce. Podoba mi się. Lubię karty, które dobierają karty. Może oczywiście faktor losowości i królestwo. Zostań królem top decku, bo karta po prawej stronie zazwyczaj będzie top deckiem. Chociaż niekoniecznie, bo możesz zagrać po prostu, nie wiem, niekoniecznie w trzeciej turze, tylko w turze na przykład, nie wiem, siódmej, trzecią kartę. Akurat Stargate jest Lunę, plus jakiś top deck, plus jeszcze jakąś jedną kartę, którą już miałeś na ręce. Więc wydaje mi się być po prostu dobrą legendarką. Dobrą, ciekawą legendarką. Do tej pory nie mieliśmy takich mechanizmów w Hearthstone. Menacing Nimbus. Karta szamana, 2 man, 2-2, Elemental, Battlecry, add a random Elemental to your hand. Okej. No... Co jest stylu Tortolan for Rager? Z tym, że tu jest szczep Elementali, dostajesz kolejnego Elementala. Elemental Shaman nie jest w tym momencie per se rzeczą na laderze. Absolutnie dominującą. Kto wie, może dzięki tej karcie coś zostanie pchnięte znowu do przodu i dzięki Star Search, Elektra Star Search, chyba tak się nazywa ta nowa legendarka, która też jest zresztą elementalem. Może dodatkowe będą po prostu synergie, które pchną takiego stricte elemental szamana do poziomu tier 1, tier 2. Jest to element losowości, którego nie lubię, bo możesz dostać absolutnie fantastycznego elementala. Na arenie na przykład wyobraź sobie sytuację, że dostajesz naprawdę bardzo dobrego elementala, a dostaniesz bardzo kijowego elementala i ta karta... Ja nie lubię tego faktoru losowości w momencie, kiedy nie jesteś w stanie w żaden sposób pokierować. A ile Stargazer, Luna, coś tam możesz pomyśleć, pokombinować, czy w tym momencie opłaca mi się te karty zagrać, a może poczekać jeszcze jedną turę, bo wtedy następny top deck plus ta karta, która teraz trafiła, będę w stanie zagrać i wyciągnąć dodatkowy value. To o tyle jest spoko, o tyle przy Menacing Nimbus mi się to nie podoba. Więc ta karta nie jest zła, żeby była jasność. I pewnie sporo osób na arenie będzie to pikować na Constructed. Nie wiem, zobaczymy. Przede wszystkim podstawowe pytanie, czy chciałbyś na przykład w Shadowwalk Shamanie zagrać taką kartę, żeby dostać jeszcze jednego elementala na rękę? Może. Chociaż kurczę, lista Shadowwalk Shamana wydaje się być bardzo napięta. Zobaczymy. Karta, która, tak jak mówię, nie jest zła, ale ja nie lubię takiej karty. Add a random elemental to your hand. Przechodzimy do mecha Huntera, 3 many, 2-2. Już ponad 7 minut, musimy przyspieszyć troszkę tempo. Spider Bomb, moi drodzy, 3 many, 2-2, Magnetic, Death Rattle, Destroy Random Enemy Minion, znowu nowy mechanizm Magnetic. Podłączamy efekt Death Rattle. Problem tej karty jest to, że sama w sobie ma statystyki 2-2 za 3, czyli nie jest super. Czyli idealnym scenariuszem do tej karty jest to, że grasz na jakiegoś mecha, którego będziesz tradeował w coś sporego i będziesz w stanie zabić coś naprawdę tłustego dzięki temu. Nie wiem, jak często Hunter będzie coś takiego oczekiwał, no bo ten efekt, nie oszukujmy się, co to jest? To jest Deadly Shot, kochani. To jest po prostu Deadly Shot na kijku. Deadly Shot plus statystyki. Z tym, żeby odpalić tego Deadly Shota, musisz tradeować mecha. Czy to tego mecha, czy właśnie poprzez Magnetic z jakimś innym mechem. Jest ciekawe. Czy Mech Hunter będzie rzeczą? No, w życiu nie wiemy tego na podstawie tych paru kart, które zobaczyliśmy do tej pory. A jakby Mech Hunter był rzeczą, to pewnie ktoś będzie z tym kombinował. Bo czemu by nie? Death Rattle całkiem w porządku. Natomiast przy tej karcie chciałbym się zatrzymać trochę dłużej, bo tu jest... Ja nie wierzę w takie karty po prostu. Ja nie wierzę, że ta karta jest zbalansowana. Okej, ta karta ma minus, bo to jest karta druida za 1 manę. Each player gains 2 mana crystals. Czyli zarówno my, jak i nasz przeciwnik zawiera 2 mana kryształy. I ktoś powie, hola hola, Mixente, przecież takie rzeczy w Hearthstone zazwyczaj, że ty dajesz coś sobie i przeciwnikowi dajesz, to zazwyczaj jakiegoś super, super rewelacyjnej historii nie miały. No może za wyjątkiem Błażejka, tego Murloka, który dobiera nam karty w mildekach. Natomiast zauważcie jedną ważną rzecz, że tutaj each player gains 2 mana crystals. To nie jest empty mana crystal, to jest pełen mana kryształ. Czyli jesteś w pierwszej turze w stanie zagrać Biology Project w Wild Growth'a. Od razu. Oczywiście jakieś tam perfekcyjne rozdania, później z Coinem w Nourisha i w trzeciej turze jesteś w stanie nawet zagrać z Innervate'em
Master Ockharta, tak, Master Ockhart, tak się nazywa ta karta, mówię o tym. Jest to teoretycznie możliwe, jeśli mamy jeszcze jednego Biology Project, gdzieś tam stop deckujemy wszystko idealnie i wygrać automatycznie grę, ale to oczywiście się zdarzy raz na milion i to będzie pewnie w Trolldenie i wszystko spoko, tak? Natomiast to jest kolejny mechanizm rampujący i oczywiście my jako druid, grając druidem, wykorzystamy dużo bardziej te kryształki many niż nasz przeciwnik, mamy dużo więcej innych opcji, jesteśmy naprawdę bardzo szybko w stanie wystawić bardzo duże zagrożenie. Wydaje mi się, że ta karta jest po prostu o bardzo, bardzo mocno. Kurczę, nie do końca mi się... to jest niemożliwe, że to nie jest empty mana crystal. Że jesteś w stanie od razu to zrobić. Przecież to jest ogromna przewaga. Holy shit, idiot. No nie wiem, może się mylę, ale na papierze mi się ta karta wydaje po prostu być no 10 na 10 i to lekką ręką. W każdym druidzie, który jest zorientowany na late game, na wystawianie dużych zagrożeń, auto include, od razu od kopa lecisz i chcesz to mieć zawsze i wszędzie. Wydaje się być naprawdę bardzo mocną kartą. Omega Defender, tutaj są a propos tego Omega projektu, bo tutaj był zwykły projekt, Biology projekt, tutaj jest karta neutralna i tu jest Omega projekt, co prawda jest to po prostu zwykły Battle Cry, ale to jest tematyczne i będzie jeszcze podczas tego dodatku prawdopodobnie w paru kartach, a może nawet parunastu. 4 many 2-6, Taunt, co to jest? To jest Stegodon, czyli nie najlepsza, nie najgorsza karta. Nikt Stegodona nie gra w Constructed, ani na Wildzie, ani na Standardzie jako samą kartę. No, ktoś zaraz powie na czacie, ja gram. To spoko. Ale co do zasady, tej karty się nie gra. Ale jeśli mamy 10 kryształków many, dostajemy plus 10 ataku. Tak, serio. Więc w 10 turze zagrywasz za 4 many Taunta 10-6. Bardzo fajna karta na arenie. Bardzo fajna. Na szczęście jest to epic, chociaż teraz znowu po tych wszystkich zmianach arenowych nie wiem, czy to nie jest kolejny, tak jak w przypadku Bonemera, Bydłostracha, tak teraz Omega Defender, czy to nie będzie jeden z królów areny? Po prostu autopick, jak widzisz tę kartę, bierzesz, to jest po prostu świetny, świetny wybór. Czy na Constructed będzie dostatecznie dobra? Nie wiem. Zastanawia mnie. Chociaż, znaczy, znam też odpowiedź, więc z jednej strony mnie zastanawia, z drugiej strony mnie nie zastanawia, dlaczego ta karta nie jest mechem, przecież Art ma mecha i Omega Defender, halo, dlaczego nie jest mechem, bo to by było zbyt mocne z magnetyzmem, z nową umiejętnością, po prostu to by było zbyt mocne. I zdaję sobie z tego sprawę, no ale kurczę, no wobec tego trzeba było zmienić nazwę, zmienić art i niech to będzie, nie wiem, nie Omega Defender, tylko jakiś, nie wiem, zmutowany łoś na przykład. Na przykład. Niekoniecznie musi być łoś. Natomiast w momencie, kiedy... Dla mnie to jest po prostu nieścisłość, tak? Bo w momencie, kiedy zmieniasz specjalnie art karty ze spektrala na niedźwiadka, żeby był bardziej niedźwiadkowaty, żeby ludzie się nie czepiali, że to jest bestia, żeby wyglądała jak bestia, to robisz mecha, który nie jest mechem. Gdzie sens? Gdzie sens, gdzie logika? No ja tego nie rozumiem. I przechodzimy do legendarnego mecha, neutralnego, czyli każda jedna klasa może go użyć. Taki mały Alakir, mały Al. Ziliax, moi drodzy. Personalny bodyguard doktora Booma. 5 many, 3-2, mech, Magnetic, Divine Shield, Taunt, Lifesteal, Rush, moi drodzy. Bardzo dobra legendarka do mech decków. Jako, że kiedyś się rozmawialiśmy przy okazji poprzednich dodatków, są karty w Hearthstone, które są uśpione, które są sleeperami, prawda? Czy to już jest powód, żeby używać w takim deku Countess Ashmore? Tak, być może tak. Być może w mech deckach, na przykład, których używasz Ziliax, będziesz też używać Countess Ashmore jako dodatkowy draw card. Jest to całkiem możliwe. Oczywiście w jakichś synergiach, dajmy na to, z Corpse Takerem też można to wykorzystać jako dodatkową kartę. Nice. Nice, to jest dobry mech i tak jak mówię, jeśli mech deki będą rzeczą, to fajnie jest z czegoś takiego skorzystać, jeśli tylko będzie na to miejsce. Wydaje mi się to być naprawdę bardzo działające na wyobraźnię. Mały Al. I najnowsza karta, która została ujawniona wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, coś w tych okolicach. Karta Paladyna, mech. 4 many, 2-4, Magnetic Divine Shield Taunt, Ennoyo Modul. No oczywiście Ennoyo Tron powraca,
tym razem troszkę mniej irytujący, bo kosztuje 4 many. I statystyki 2-4 nie są jakieś super dobre, ale wydaje mi się, że to jest fair i całkiem zbalansowane. Nie wydaje mi się na pierwszy rzut oka ta karta za słaba, nie wydaje mi się za mocna na pierwszy rzut oka. Więc w jakichś pewnie mech deckach, jeśli mech paladyn będzie rzeczą, tak, będziesz używał tej karty. Więc to jest całkiem spoko. Wydaje mi się, że to jest w porządku. W ten sposób dopłynęliśmy do końcówki naszego pierwszego omówienia. Sporo kart przed nami. Kolejne karty będą ujawniane od 23 lipca. Dziś jest 19 lipca. Więc za 4 dni zaczną być omawiane kolejne karty, więc na naszych streamach będzie to wyglądało w ten sposób, że ilekroć wyjdzie gdzieś tam partia 15-20 kart, no to będziemy się zatrzymywać, robić kolejny etap omówienia. Tak to będzie wyglądało, tak jak zawsze zresztą wygląda na naszych streamach. No i prawdopodobnie znowu członkowie społeczności Hearthstone'owej, czy to jacyś youtuberzy, czy streamerzy, będą dostawać różne karty do omówienia, do pokazania. A później na sam koniec pewnie Blizzard nas zasypie w jednej porcji 50-60 nowymi kartami i powie: ok, bawcie się z omówieniami, a my za tydzień startujemy z dodatkiem. Zazwyczaj tak to jest. No, na podstawie doświadczeń z ostatnich dodatków tak to wyglądało. Nie widzę powodu, dlaczego nie miałoby to tak wyglądać i tym razem. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze omówienie. Najbliższe omówienie już niebawem, pewnie za parę dni. Także be right back.